Szczepan Ołdakowski, starosta suwalski. Dzień dobry, witam panie starosto. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I wicestarosta suwalski, pan Witold Kowalewski. Dzień dobry, witam dzień serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. Panowie, no powolutku zbliża się, nadchodzi koniec kadencji, jeśli chodzi o ten samorząd powiatu suwalskiego. Przed nami już ostatnie sesje. Czujecie to w swojej codziennej pracy, że to już takie ostatki, taka końcówka, jeszcze coś tam trzeba zrobić rzutem na taśmę? No tak, czujemy, bo to wcale nieprawda, że tak powoli zbliża się. Nam się wydaje, że ten okres czteroletni bardzo szybko minął. Było dużo różnych spraw, które żeśmy starali się rozwiązywać i czas bardzo szybko biegł. Jest to trzecia kadencja działalności powiatów. I myślę, że one się już na trwałe zapisały w świadomości mieszkańców. Tak patrząc na skład Rady Powiatu, na skład Zarządu Powiatu, można powiedzieć, można pokusić się o takie stwierdzenie, że u was te 4 lata minęły dość spokojnie, bo w tym czasie ani zarząd, ani skład Rady Powiatu, nic się nie zmienia, nic się nie zmieniło. W innych samorządach to różnie bywało. No tak, tutaj należałoby to powiedzieć, że właśnie po wyborach 12 października 2006 roku Rada, gdy została wybrana, skład pracuje w pełnym składzie i bez żadnych zmian. Zarząd natomiast 23 listopada 2006 roku został wybrany w składzie trzyosobowym. Pan starosta Szczepan Ołdakowski, ja jako wicestarosta i członek zarządu jeden, pan Andrzej Chlebus. No jest to zarząd taki mało liczny, no ale wiadomo, że wystarczy, żeby po prostu realizować te zadania, które zostały nałożone na organ wykonawczy powiatu. No i tutaj należałoby stwierdzić, że w skład rady i zarządu weszli przedstawiciele 3 komitetów wyborczych. I przez okres 4 lat wspólnie, zgodnie po prostu realizowaliśmy te zadania, które nałożyła na nas ustawa o samorządzie powiatowym, jak również bardzo często wykraczaliśmy poza te zadania ustawowe. Należałoby powiedzieć, że ta współpraca pomiędzy tymi 3 klubami była bardzo dobra i owocna. Panowie, no właśnie, jeżeli już rozmawiamy o sukcesach powiatu suwalskiego, tak szczerze, z ręką na sercu, pod koniec tej kadencji, możecie powiedzieć z podniesioną głową, że to mimo wszystko, mimo braku tych pieniędzy, że to była udana kadencja? Więc bardzo trudno było z pozyskiwaniem tych środków, ale należałoby stwierdzić z całą tutaj odpowiedzialnością, że zarząd, rada i tak dalej, wszyscy członkowie starali się, żeby to po prostu było jak najlepiej, żeby te zadania wykonywać. No, do takich sukcesów, jak pan starosta powiedział, to było danie tego środka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Lipniaku.